Idea stworzenia tego koncertu zrodziła się w sercach młodych ludzi zespołu Na Cały Głos i Nieboskłonni. Tym razem będzie można go posłuchać w Toruniu, w kościele świętego Jakuba. Dobrze, jestem trzecią osobą, która zaprasza Was na koncert ProLife w Toruniu. Myślę, że mogę tu już powiedzieć po pierwszych próbach, że to będzie coś wyjątkowego. Warto też szczególnie pochylić się nad treścią tekstu. Naszym zamysłem było stworzyć dzieło, które pokaże całość życia ludzkiego od samego początku aż do końca, czyli od poczęcia do samej śmierci, i pokazać świętość tego życia. I utwory, które tam powstały, są inspirowane głównie naszym życiem i tym, co w naszym życiu się zadziało. Także są tam, każdy z tych utworów jest okraszony, że tak powiem, historią każdego z nas. I zresztą całe Oratorium ProLife jest pierwszym tego typu projektem w Polsce, skomponowanym i napisanym od początku do końca właśnie przez młodzież. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten koncert. Wpadnijcie, żeby nas posłuchać. Na pewno coś zostanie w Waszych sercach, co będziecie mogli wynieść i przekazać później Waszym rodzinom i przyjaciołom. Bardzo serdecznie zapraszam zatem do Torunia już w najbliższą środę, 25 marca na godzinę 19:30. Także zapraszamy serdecznie. Będzie naprawdę duża dawka dobrej muzyki, duża dawka Ducha Świętego dla wszystkich starczy. Zapraszamy. Chcemy Państwa zaprosić serdecznie na ten koncert. Będzie wspaniale. Cieszymy się, nie możemy się doczekać. Znasz prawdę i kochasz.